się w kościele. A więc stałam, nie widziałam, było ciemno, lecz słyszałam wciąż ten głos. Podejdź bliżej. Więc podeszłam jak skruszony obywatel do przedstawiciela władzy. Podejdź bliżej. Już wiedziałam, że ucieczka błyskawiczna tu niczemu nie zaradzi. Więc podeszłam, posłuchałam, było ciemno, lecz słyszałam wciąż ten głos, ten głos. To nie wróg był, bo głos cichy i subtelny, ale polski i nieskazitelny. To nie wróg był, ten by zaraz mnie zapytał, czy mój światopogląd cenny. Więc to nie był wróg na pewno, bo nad głową tuż nade mną usłyszałam ten głos, ten głos. Bo w tym kraju tak kochanym dawno nie był już widziany. Może Norwid, bo coś plutrzał za gdzieś na planety spada i groby przecieka. Ale skąd by wiedział, że na jego słowa ktoś tu jeszcze może czekać. Teraz w modzie nie Norwidy, filozofio okryj biedy. Thank you.